Dzień dobry, panie. Imponująco. A tu wyglądało to inaczej. Uderzenie chyba lekko spóźnione, efekt mizerny. No, z tego miejsca można strzelać. Piłka zagrana w pole karne. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. No, kopnięcie z boleja. Bajecznie. Od takich goli dostaje się skrzydeł. Ciekawe, czy pójdą za ciosem. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Bertolacci. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Wanyama. Wilshere. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści. Decyzja zgodna z duchem gry. Robi się niebezpiecznie. Może stąd strzelać. Pereira. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. W powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy tak niewielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Blisko już do bramki. Dobra okazja do oddania strzału. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Przy tak dobrze wymierzonym strzale po ziemi bramkarz zazwyczaj niewiele może zrobić. Zasłużone gratulacje dla strzelca. No i mamy kolejną bramkę ciężką. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jest groźnie, może strzelać. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Się szkoda. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydła. Schodzi w pole karne. Wilfried za! Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Brawo, brawo! W powtórce widać jego kunszt piłkarski. Masz rację i jeszcze dodatkowo spryt. Tu nie liczyła się siła, ale tak jak powiedziałeś, precyzja. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Blisko przyjęcie, zrobiło się groźnie. Może spróbować szczęścia. Wanyama, Pereira. Dobrze się pokazał. To jest ten moment. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. No, dzisiaj imponuje formą. Tą bramką kompletuje hat-tricka w tym spotkaniu. Co strzał, to bramka. Niesamowite. Takie mecze nie zdarzają się często, ale trzeba przyznać, że jest dziś w fantastycznej dyspozycji. Dopiero koniec pierwszej połowy, no i mamy niespodziankę. No, jeśli w drugiej połowie zagra tak, jak grał w pierwszej, to mamy murowanego kandydata na zawodnika meczu. No, fantastyczny występ. Nie co dzień zdobywa się hat-trick w jednej połowie. Świetnie pomógł drużynie objąć prowadzenie. Jeśli po przerwie zagra równie dobrze, mogą być spokojni o wynik.
Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. No, może być groźnie. Może spróbować uderzenia na bramkę. Gol, jest piłka w siatce. Brawo! Ładna koronkowa akcja, kilka świetnych podań. No i to ostatnie, otwierające drogę do bramki. W takich sytuacjach, z takiej odległości, nie uchroni drużyny nawet refleks bramkarza. Wina stanowczo leży po stronie. Mario Gaspar. Dobrze przejęta piłka, coś z tego będzie. No niestety, kieruje piłkę do własnej bramki. To będzie pogrom, jeśli nic się nie zmieni. Dobre, ofensywne wyjście. Musi strzelać. Gol, tak jest. Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Szalenie trudne do obrony, ale i do wykonania uderzenie po ziemi. Wilfried Zaha pokonuje z piłką kolejne metry. Jest okazja do strzału. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Znalazł się tam, gdzie były bramki. I świetnie przejął to. Dochodzi do piłki, jest niebezpiecznie. Po raz ostatni. No, z tego miejsca można. Wygrał to starcie. Andre Gray. Wilson. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Pobał intencje podającego i mają piłkę. Mogą teraz skarcić rywali. Świetnie zagrywa Eriksen. To może być wyrugująca bramka. Gol! Ale emocje w tym spotkaniu. Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Widać, że prowadzenie... Ali. Christian Eriksen. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Christian Eriksen! Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Tego nie dało się nie trafić. Niama. Ładnie pomyślane. To musi być wyrównanie. Gol! Wyrównanie! Należała im się ta bramka, patrząc na przebieg gry. Absolutnie nie zasłużyli na to, by tutaj przegrać. Ja nawet myślę, że powinni już prowadzić, to by lepiej oddawało. Sytuację na boisku. I mają piłkę. Blisko już do bramki. Dembele! Będzie rzut rożny. Świetnie piąstkuje. Cztery bramki w pierwszym. Gwizd. Dobra pozycja do oddania strzału.
Czy może zdecydować się na strzał? Gol, bramka! Zdecydowanie zasłużone prowadzenie w tym spotkaniu. Zespół przeważał w niemal wszystkich elementach. Brakowało tylko przewagi bramkowej, ale doczekali się. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślał. Jest 3-2, a to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami zaciekłej walki. No i dobry zwód zostawił obrońcę. Blisko pole karne. Gabriel Jesus i... Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. No, już blisko pole karne. Genialne podanie. Słupek! André Gray! Gol! Czekaliśmy na niego! Patrząc na dotychczasowy przebieg meczu, należało im się to prowadzenie. Ich przewaga jest bezdyskusyjna, a teraz będzie im się grało jeszcze łatwiej. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Spróbował wybić, ale to nie koniec. Mają teraz trochę miejsca. No teraz! No, ucieka obrońcy. Gol! Wyrównanie! Chociaż nic z tego nie zapowiadało. Nie bez problemów. Z wyraźnym trudem grali w tym spotkaniu, ale jednak zdołali wyrównać. Rywale wściekli, bo byli stroną... dominującą, a teraz trzeba to na nowo udowodnić. I po odbiorze strata piłki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Już napastnik wychodził na pozycję do strzału. Znak. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Tak jest! Gol! W samej końcówce. Tak się powinno grać do końca, dopóki sędzia nie zagwiżdże. Radość kibiców, ale i wśród zawodników widać jakby więcej chęci do gry po tej bramce. Czy niebezpiecznie. Może strzelać, sporo miejsca, wrzawa na trybunach. Wanyama, Cedric. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Bramka i mamy wynik remisowy, ale się wszystko zmieniło w tej końcówce. Czasu jest już naprawdę niewiele. Nie wiem, czy któraś z drużyn zdoła jeszcze strzelić i wygrać. Naciskali, naciskali i udało im się. Zdobyli bramkę w doliczonym czasie. Przeciwnicy wyraźnie ich zle... Sędzia odgwizduje koniec meczu. Kończy się on remisem. No, dzisiaj obejrzeliśmy tyle bramek, że nasyci to chyba mój głód na najbliższe kilka tygodni. Owszem, i do...